Siema, jestem Judy i zapraszam Was do nowej serii, czyli tym razem też z Pokemonów, ale jakich Pokemonów? O tym przekonacie się za chwilę i już. To będzie nowa seria o nazwie Let's Play Pokemon Emerald. Jest to taka ulepszona wersja Pokemon Ruby i Sapphire. Cóż, tym razem niestety nie jest po polsku, bo nie potrafiłem znaleźć spolszczenia do tej wersji gry. Wiecie, no, nie każcie mi zawsze dokładnie tutaj mówić, co oni, wiecie, mogę się mylić, co mówią, nie wszystkiego mi się chce tłumaczyć, no ale cóż. Dobra, początek jest ten sam, więc tłumaczymy. Cześć, sorry, że musiałeś czekać. Witaj w świecie Pokemonów. Mam na imię Birch, czy jak tam? Ale każdy do mnie mówi profesor Pokemon, czyli tak samo jak na Ołka, w tamtej wersji. To jest to, co nazywamy Pokemonami. Ten świat jest oczywiście pełen istot zwanych Pokemonami. My ludzie żyjemy tutaj jako przyjaciele z nimi, współpracujemy z nimi i jesteśmy ogólnie razem, walczymy razem i ogólnie, wiecie, wszystko razem. No może nie wszystko, wiecie, nie przesadzajmy, żeby sobie nikt czegoś nie pomyślał. Tak, on tutaj robi badania, a ty jesteś kto? I mówimy, kim jesteśmy. I mówimy, czy jesteśmy boy czy girl. Tu można również wybierać, tak jak w tamtej wersji. Jesteśmy oczywiście boy. A jak masz na imię? Mojego imienia chyba znacie, czyli... Judy. Dobra, Judy. Judy, dobra. I zaczynamy swoją kolejną przygodę z Pokémon. Wiem, że jeszcze nie skończyłem, wiecie, Fire Reda, ale uznałem, że już zaczniemy również tą serię. Jesteś Judy, który przybywa do mojego miasta w Litterrot. No możliwe, nie wiem. Teraz załapałem. I dobra. Okej, jesteś gotowy? Twoja przygoda to coś tam. Dobra, dobra, tam sny. Tego wiecie ogólnie. To jest wielki sen, bycie wspaniałym trenerem Pokémon. O! Tu. Gdzie my jesteśmy, na cholery? Ciemno jest. Rusza się, zatrzymało się. Co? Lol. Dobra, wychodzimy. O, to ciężarówka. A to kto? Mama, aha. Witaj, kochanie. No, musiała być tam ciężka podróż, cóż tam, jesteś w Litterrot, jak tam jest... Jak tam, nie, co tam u ciebie słychać, wiecie. To jest twój nowy dom. Aha, czyli przeprowadzka, krótko mówiąc. No, tutaj jest ciężko, mam i takie, tam i takie. Masz swój własny pokój, wow, wejdź do środka, mam swój własny pokój. Fajnie. Zobacz, Judy, czy nie jest ładnie tutaj? To są Pokemony, oni to nazwali jakieś Movers Pokemon, czyli takie, wiecie, do przeprowadzki, które pracują za ludzi. O, mamy tatę. Tata kupił ci nowy zegarek. Nie zapomnij go ustawić. No, to Pokemony zamiast ludzi pracują, bardzo fajnie. I teraz, jeżeli chcecie wybrać godzinę, to po prostu podchodzicie do tego zegarka, bo się zatrzymany jest. I teraz wy decydujecie, o której jest godzina. Na chwilę obecną, kiedy ja kręcę to, mamy godzinę 14:35. No to cóż, ustawię sobie też na taką godzinę. O, 14. No, 36 będzie dochodzić, to tyle. Okej. Okay. O, i mama. Judy, jak ci się podoba twój nowy pokój? Fajnie, pięknie, super. Są świetne te Pokemony, które to przenoszą. Fajnie jest bardzo. I zanim wyjdziemy, ograbmy nasz komputer. Jeśli się nie mylę, to my coś tu mamy podpiął. O, bierzemy go sobie. A co tam? To nasze, więc bierzemy. O, i teraz okaże się coś. O, Judy, Judy, szybko, szybko, przyjdź tu szybko. Patrz, to jest sala Pokemon w Petelburgu. Może twój tata będzie tam. O, czyli nasz tata jest chyba liderem. Oj, koniec. Niestety to był już koniec. Szkoda, tata pewnie był, ale nie ma. Jeden z przyjaciół taty mieszka w mieście. Profesor Birch ma na imię. Mieszka blisko nas, jest naszym sąsiadem. Więc powinieneś tam iść. Powiem wam, że możemy tam iść. O, on mieszka tu na dole, tu. A tam nikogo nie spotkamy. Od razu radziłbym wam wyjść. A nie, nie możemy wyjść chyba. Jeśli wyjdziesz do tej, wiecie, trawy, to tam złapią cię Pokémony. Więc jednak trzeba tam iść. No dobra, wchodzimy tam. Ale nikogo nie ma.
profesor Birch. Profesor wyszedł gdzieś tam na zewnątrz. On studiuje tam Pokémony i takie tam. Jest osobą, która ma wiele doświadczenia. Rozumiecie, takie tam. O, fajnie wyglądają, wiecie, te tabliczki takie drewniane w tym Emeraldzie. Tu jeszcze wchodzimy. I tu kogoś spotykamy. Oj, witaj, kim jesteś? A, ty jesteś Judy, nasz sąsiad. Cześć, mamy córkę w twoim wieku. Tak, nowych. Córka jest tam. W każdym razie, jeśli się nie mylę, to tutaj jest chyba zrobione, że ona jest córką Wircza. O, i Pokeball. I chcemy go wziąć i patrzeć, co się dzieje. Kim ty jesteś? A, ty jesteś Judy. Ale wiecie, wrzuta. Kim ty jesteś? To jest coś dzisiaj. Ja jestem May, miło cię poznać. Miałem sen, że będziemy przyjaciółmi z Pokemonami na całym świecie. I słyszałem o tobie, Yugi, od mojego taty, profesora Bircza. Nie myliłem się, widzicie? Miałem nadzieję, że będzie nam miło i takie tam, że zostaniemy przyjaciółmi. Miło mi cię poznać jeszcze raz. O nie, zapomniałem. Miałem pomóc tacie w łapaniu dzikich Pokemonów. Później zadzwonię do niego. I tak, dzięki niej wiemy, że i od tamtego gościa z laboratorium wiemy, że profesor Birch jest tak naprawdę tutaj. Cześć, tam jest straszny Pokémon na zewnątrz. Słyszałam tam coś, tam jest, ale nie mam żadnego Pokémona, żeby wyjść. Możesz zobaczyć, co się dzieje dla mnie? I pomóż mi, pomóż. Uj, coś się dzieje, zobaczcie. To jest profesor Birch, jak się nie mylę. I witaj, ty tam, proszę, pomóż. W moim plecaku są Pokébole. I widzicie, tutaj chcę go zjeść. Nie możesz iść bez tego. Musimy wziąć po prostu. I w tym momencie wybieramy Pokemona, jakiego chcemy mieć. Wiecie, że ja strasznie, ale to strasznie lubię Pokemony trawiaste. Ale mamy tak, Mudkipa wodnego, Torchika ognistego, a ja wybieram Trico, który jest rośliny. Wybierasz Trico, tak jest. I teraz Trico walczy, nasz Trico, który będzie jak zwykle na levelu 5, jak to wszystkie startery, walczy z Zigzagoonem na drugim. Oczywiście warto używać tylko Pauna. No co? On użył Tackla. Powiem wam, że tym razem zamierzam nazywać jakoś swoje Pokémony. Nigdy nie nazywałem swoich Pokémonów, ale co tam? Będę nadawał im jakieś fajne ksywy. Jak wiecie, możecie jak coś dawać w komentarzach, gdyby ktoś chciał jakieś możliwości, jak mogę nazywać Pokémony, które złapię. Wow. Tam, co tam on mówi? A, że studiował Pokémony w trawie, kiedy nagle złapał go Pokémon i dziękuję nam. A, ty jesteś Judy. To nie jest miejsce do rozmowy. Chodźmy do laboratorium. I on mówi, więc Judy, słyszałem wiele o twoim tacie. O tobie, przepraszam, o tobie, od twojego ojca. Tak, wiem, że nie ma żadnego Pokémona, ale walczyłeś wcześniej, wyszło ci. Widać, że krew ojca. Ogólnie taka rozmowa się toczy. Czyli jest z nas zadowolony i ofiarował nam Trico. Tak, od teraz Trico jest naszym Pokémonem i nazwiemy, damy mu jakąś nazwę. No nie wiem, jaką nazwę mu podać. Muszę przemyśleć to jakoś. Nie wiem. To będzie taki koleś, który będzie rozwalał każdego. Jakby go nazwać? Kurde, naprawdę mam straszne nieład w myślach i nie wiem, jak go nazwać. Nie wiem, może. A wiem. A nie. Nie. Głupie. Kurde. Nie mam myśli, jak go nazwać. Może. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem, jak go nazwać. A muszę jakoś szybko coś wymyślić. No cóż, robimy małą ścinę, a ja coś wymyślę. Czekajcie. No dobra, jestem z powrotem. Nie wymyśliłem żadnej jakiejś specyficznej nazwy, chociaż próbowałem różnego rodzaju. Uznałem, że Trico przypomina jaszczurkę. A jego przyszłe formy ewolucyjne też będą przypominały jaszczurkę. Czyli pasuje, pasuje oczywiście, jaszczur. Niech będzie. Jak będziecie mieć jakieś fajne nazwy, jakie mogę nadać kolejnym Pokémonom, możecie mi pisać w komentarzach.
I on mówi, czy to nie będzie świetna sprawa, jeżeli poznasz May, ona też chce być trenerem. No i dobra, idziemy poznać tą May. No, szukamy jej. Ona jest, powiem wam, gdzie ona jest. Nie wiem, gdzie ona jest. O, Pouch Jena, na przykład. Tego Pokemona zamierzam złapać. Ale nie teraz. Nie teraz, nie teraz i nie takiego słabego, że na drugim poziomie. Pouchiena moja będzie silniejsza. Na razie walczę, bo wiecie, chcę zdobyć przynajmniej 6 level przed jakąś walką przyszłą. Dostajemy 15, albo w sumie dostajemy expa, czy nie dostajemy expa. Dobra, walczymy na razie. O, już na trzecim, już jest większa moc. Ten odcinek chyba nie będzie zbyt długi. Uuu, critical hit! Ciężko mi się przyzwyczaić, wiecie, na te angielskie napisy, jednak cały czas po polsku się grało. A jak zaczynałem w Pokémony, to oczywiście w angielską wersję. O, level 6. Widać, że specjalny atak to... O, Absol, nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra. Szukamy dalej tej May. A tu jest miasto jakieś. To my nie, my May jeszcze nie spotkamy. Dobra, leczymy swojego Pokémona. Tyle czyliśmy. I cóż, to jest pierwsze miasto, które się nazywa Oldale Town, czyli miasto Oldale. Tu w lewo nie pójdziemy jeszcze na razie, bo ten koleś nas nie wpuści, mówiąc, że on tam podziwia krajobraz. I nasze walki zniszczą wszystko. To jest droga numer 103. Uuu, ktoś nas zaatakował. Winkle. To jest fajny, latający, wodny Pokémon. To jest mewa dokładnie. Absorb powinno być świetnym ciosem dla tego poka, bo jednak na wodne Pokémony działa świetnie. No, ale on jest jednak, wiecie, też... jest też Pokemonem typu... latającego, więc... jednak, no, raz powinno zadziałać na niego dobrze, a z drugiej strony nie. O, użył Water Gunna, to na nas, o... not very effective. Czyli niezbyt efektywne. No, co się dziwić, nie może być zbyt dobrze efektywny. Dobra. O, 18 expa, bardzo ładnie. I tutaj ta May czeka. O, jeszcze przed nią jedna walka. Zigzag z Gunem. Zigzagunem, bo jak ja wymawiam ich nazwy. Fake. Cóż, mam nadzieję, że nie osłabi mnie zbyt bardzo, bo jeśli dobrze się nie mylę, to my rzeczywiście będziemy z tą May walczyć. Oj, critical hit. Nie jestem zadowolony. W żadnym wypadku nie jestem zadowolony. Dobra, jeszcze na szybko cofnę się do centrum. Czekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Niestety znów mnie jakiś pok zaczepił. Ale już mamy prawie 7 level. Czyli jeżeli spotkamy tą May, a na pewno ją spotkamy, bo tam stoi. O, dobra. Staty rosną, świetnie. To powinniśmy sobie z nią jakoś poradzić, mam taką nadzieję. No, super, nikt nas nie zaatakował. May, zobaczmy. Pokémon znaleziony na tam 103. O, witaj, witaj, Judy. Widzę, że mój tata dał ci Pokémona jako prezent. Stworzymy tutaj szybką walkę i zobaczymy, czy się nadaje nam na trenera. I oto walczymy z May. Tak, widzicie, ubrana na czerwono, zielona czapeczka. Będzie naszą rywalką. Jej Pokémon oczywiście ma ognistego, czyli ogień znacznie sobie lepiej radzi z trawą, niż trawa z ogniem. Jednakże jeszcze nie zna żadnego ciosu typu trawa, więc nic nam... znaczy ogień, więc nic nam nie zrobi. Więc tą walkę powinniśmy bez problemu wygrać. Chyba, że jakimś cudem przegramy, ale w to nie wierzę. Nie będzie tak jak w Fire Redzie, że przegraliśmy z Garym pierwszą walkę. Nie martwcie się. Ale ile razy się odbiliśmy mu za to. Dobra, on padł. Dostajemy naprawdę dużo expa. O, level 8. Świetnie, świetnie. I May jest pokonana. Dobrze, dobrze, Judy. Dobry jesteś trener. I się... świetnie. To co ona nam mówi? Już chyba wiem, dlaczego mój tata dał ci tego Pokemona. Lubię cię i takie coś. Chcę, żebyśmy zostali przyjaciółmi. I ona wraca do laboratorium. Nie wiem, czy ja też mam wrócić do laboratorium. Na razie idziemy do centrum Pokemon. A, jeszcze z nią zaraz pogadamy, bo stoi tam.
No, co nam powie? Judy, tutaj. Śpieszmy się do domu. A tak, jednak musimy iść do centrum Pokémon. Zanim rozpoczniemy naszą wielką podróż, rozumiecie? No dobra, jesteśmy tutaj i co nam mówi? O, więc Judy, witaj. Słyszałem od May, że walczyła z tobą i takie tam świetnie. To jest co tam? Co on tam nam mówi? O, da nam Pokédex, super. Czyli możemy już teraz rozpoznawać wszelkie Pokémony, jakie spotkamy i te, które złapiemy, dostajemy o nich informacje. Moje dziecko mówi, że May wszędzie się z tym rusza. Dobra. No i on oczywiście daje nam tą samą robotę jak Oak, czyli będziemy musieli sprawdzić wszystko Pokédexem, cały świat oblecieć. I dostaliśmy Pokébole. I od teraz możemy łapać Pokémony. Super. Tak, tak, tak. I coś jeszcze? Chyba nie. A, teraz chyba jeszcze naszą matkę spotkamy, jak się nie mylę. Tak, jest tutaj. Judy, Judy. Did you introduce yourself to... Coś nie wiem. No w każdym razie, ona już wie, że wyruszamy w podróż. Mówi, że nasz ojciec był taki sam jako dziecko. Mówi tam nam co, że... O, dostajemy running shoes, czyli buty do biegania. Od teraz możemy nie chodzić, a biegać. No i dostaliśmy nawet do nich instrukcję. W każdym razie. I ona mówi nam, no cóż, masz już własnego Pokémona teraz. Twój tata będzie chyba szczęśliwy. Ale proszę, uważaj na siebie. Jeśli coś, cokolwiek się stanie, możesz wrócić do domu. Dalej. Idź stąd, kochanie. Chyba coś takiego. O i patrzcie, teraz naciskając X możecie biegać. Takie coś dostawaliśmy również w tamtej wersji Pokémonów, czyli Fire Redzie. No cóż, dojdziemy jeszcze do kolejnego miasta. Albo nie wiem, czy do tego. O, teraz możemy już przejść. I tutaj spotykamy trenerów. A zawalczmy jeszcze, co tam. Przedłużymy odcinek. Ale będzie fajnie. Przedłużajmy ten odcinek, co tam. Jaszczur kontra Polciena. Come on. No, nasz... O, Howl. Co Howl zmienia? Chyba nasz... A nie. A to nie jest Growl. Jego atak się zwiększa, nasz nie zmniejsza. W sumie na jedno wyjdzie. Oj, użył Tejkla jednak. Ale dobra, Polciena załatwiona. To jest nasz pierwszy trener, zaraz po May, którego spotkaliśmy na swojej drodze. I już za chwilę będziemy mieć level 9. A co tam, walczmy z nim. Coś tam, on będzie miał w każdym razie nam mówił, że Pokémony robaki. I takie sobie lepiej radzą z Pokémonami roślinnymi, takie jak Trico. Ale nie martwcie się, ponieważ one na tym poziomie, na którym są, nie znają żadnego ataku typu robak. One posiadają tylko ataki typu normalnego, czyli jakieś tackle i tym podobne. O, super. Nasz pokój jest już naprawdę w miarę silny. Level 9. Czyli wobec tych Pokémonów, z którymi mamy się zmierzyć, no jest naprawdę mocarz. Co one nie mają z nami żadnych szans. Stringshot. To jest tak, moim zdaniem, nieużyteczny cios. On tylko zmniejsza minimalnie nam szybkość. Ale naprawdę minimalnie. I w sumie wychodzi na zero. I super. Wurmple, czy jak tam Wurmple, to jest coś w stylu Caterpie. W ogóle ja wam nie przedstawiam Pokémony. Wcześniej mówiłem. Chyba zacznę też mówić wam, co to za Pokémon dany w danym miejscu. Kurde, chcę ominąć, wiecie, nie chcę z wszystkimi walczyć na razie. Ja sobie do nich cofnę się. Ale na razie nie. Nie chcę za wcześnie walczyć w tym odcinku z wszystkimi, bo wiem, że on już trochę trwa. O, z nią jeszcze na pewno zawalczymy. Trochę przyspieszam, żeby aż tyle nie trwało to. Dobra, Powerbolt. Zigzagoon jest... Uj, critical. Zigzagoon jest na tyle trudny, że on chyba jedyny atak, który posiada, to Tackle, a więc nie jest w stanie, wiecie, użyć niczego innego. Nie wiem, czy to jest Pokémon. On wygląda jak... nie wiem, co on wygląda. Nie wiem, czy to jest roślina, czy co to jest. To jest roślina też. To dobrze, nie użyłem Absorba, bo pewnie by nie zadziałało w ogóle. Mamy już... O, już nie mam na szczęście tego krytycznego stanu. I super, level 10. Cóż, mam nadzieję, że jest już kolejne miasto. Tak, kolejne miasto. Petalburg City.
Tu jest, o, tu jest już lider Pokémon, ale nie będziemy chyba z nim walczyć, jeśli się nie mylę. W każdym razie, to tyle na dzisiejszym odcinku, się zakończy. Myślę, że podoba wam się nowa seria. Tak, co jak zwykle, oceniajcie, komentujcie, no i rzecz jasna, subskrybujcie, bo naprawdę, już mam 135 widzów na chwilę obecną. Jestem naprawdę, świetnie się czuję, że tyle osób postanowiło zasubskrybować mój kanał. To dla was właśnie te nowe serie. Cóż, dobra, nie przedłużając. Cześć i czołem, nara.